Hołownia oskarża Morawieckiego, nie zrobił nic Szymon Hołownia, teraz mamy jednego przeciwnika. Najpierw stan klęski żywiołowej w całym kraju, potem samo rozwiązanie Sejmu, konstytucyjny czas karencji po stanie klęski i wreszcie wybory, taki polityczny scenariusz kreśli Szymon Hołownia. Nowe wybory wiosną, to jest możliwe, musimy być tylko wytrwali i konsekwentni w proteście. Nie dać się podzielić, twierdzi lider Polski 2050. Kampanię wyborczą poprowadzimy wtedy, gdy przyjdzie na nią czas, napisał we wtorek 3 listopada, na Facebooku Hołownia. Jak podkreślił, teraz mamy jednego przeciwnika, to Jarosław Kaczyński i jego premier Morawiecki, który wierząc, że epidemia się skończyła w czerwcu, nie zrobił nic, żeby przygotować kraj na jej jesienne mordercze uderzenie. Plan Hołowni, jego ministrowie, prokuratorzy, którzy wolny kraj próbują zamienić w polityczny folwark. Nie bez powodu pierwszy protest, po ogłoszeniu wyroku pseudotrybunału, stanął pod domem Kaczyńskiego. Nie bez powodu, tam po raz pierwszy tłum skandował wykropkaci. Nie bez powodu tam eksplodował gniew, ocenił lider Polski 2050. Jak przekonywał, Kaczyński musi odejść, jego towarzysze wraz z nim. Musi się to jednak stać zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Nie możemy łamać konstytucji tylko dlatego, że mamy moralną rację. Że nasze intencje są dobre. Jeśli tak zrobimy, staniemy się tacy jak oni, dodał. Najpierw trzeba przetrwać najgorszy czas pandemii. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej bardzo pomogłoby w zarządzaniu kryzysem i dałoby podstawy prawne choćby do tego, co dziś rząd robi bezprawnie, czyli do ograniczania naszych praw i wolności. Pozwoliłoby też na lepszą parlamentarną i samorządową kontrolę działań rządu. Gdy pandemiczna fala osłabnie, należy zrobić wybory. To jedyna prawna droga do wprowadzenia w życie najważniejszego hasła protestu, napisał Hołownia. Wniosek o rejestrację partii Polska 2050 od 22 października w całym kraju trwają masowe protesty, będące sprzeciwem wobec zaostrzenia, w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przepisów antyaborcyjnych. TK orzekł, że przepis tak zwany ustawy antyaborcyjnej z 1993 rok. Zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. We wtorek 3 listopada, wiceprezes ruchu Polska 2050 Michał Kobosko poinformował o złożeniu wniosku o rejestrację partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Potwierdził również, że to on będzie szefem partii, a Hołownia znajdzie się w gronie jej założycieli.